Witam kolegów hodowców. O, zobaczcie, jakie dzisiaj są młode. O kilka dni im brakuje. O, obrastają już. Faktycznie 3-4 dni z dnia na dzień one są większe. Ale niestety Poczta Polska nam zablokowała wysyłki. Okazuje się, że dziś jeszcze można wysłać, więc koledze, któremu obiecałem młódki, to właśnie zaraz idę tu zapakować, tylko tu przyszedłem otworzyć gołębnik. Aha, tutaj taka młodzież jest tej wielkości. O, biją. O, niewiele im brakuje. Miały być wysyłane przed świętami. Niestety nic z tego. A jeszcze kupę zrobił, albo tam była. Aż jest zdrowe młódki, nic im nie brakuje. O, tutaj pierwszy młody. On już jest urośnięty. Tak się prezentuje. Chciałem poczekać z nimi jak najdłużej, żeby po prostu kolega miał jak najmniej z nimi problemu, żeby już te młode były samodzielne. To jest po samczyku, który w kategorii C miał 5 koeficjent. Ostatnio o jego ojcach ktoś sobie tam zobaczył na filmiku 2 lata temu. Dzwonił, czy jeszcze jest ten samczyk. Jest i tu taka akurat młody z niego. Przez tego maluszka czekałem z wysyłką. No ale on już sam je, powinien sobie poradzić. Obrasta. Nie jest najgorzej, więc myślę, że powinien sobie dać radę. W każdym razie widziałem, że w karmniczku już sobie sam je, także no, chciałem jak najdłużej, żeby po prostu był, żeby kolega miał jak najmniej kłopotów na obcym miejscu. Musi go trochę sobie przypilnować, ale tak los nas pokierował, że trzeba się śpieszyć z tą wysyłką. Okazało się, że dzisiaj jeszcze można wysłać, więc to niniejszym czynię i wysyłam jeszcze to, co było umówione. No i na koniec dwójka rodzeństwa. Ciemny. Tak te młode sobie tu wyglądają. I nakrapiany. O. Cztery młódki do kolegi. Mam nadzieję, że mu szczęście przyniosą. Także idziemy je zapakować i wysłać. Tu na zewnątrz będzie mi wygodniej. O, pszczółki nawet latają. O, widać. Co, patrzycie? Taki los niestety nam teraz przyszedł. No niestety, nic nie poradzimy. Nic nie poradzimy. Trzeba się dostosować i czekać. Ale to chyba jest zakaz jakiejś poczty odgórny. Ja się w ostatniej chwili dowiedziałem, że dzisiaj można, bo to dzisiaj jest ostatni marca, od 1 kwietnia obowiązuje zakaz wysyłek. No jakby to podali 1 kwietnia, można by zrozumieć, że prima aprilis, no ale niestety w tym roku nie ma prima aprilisów, tylko takie nieszczęśliwe wiadomości faktycznie są, więc dowiedziałem się, że dzisiaj można wysłać. Dlatego tu poszedłem i pakuję te młode. Siedzą sobie tam. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się to wysłać. Teraz tu mają kolejne jajka. No ale zobaczymy, co z tych gołębi będę zostawiał, czy to będę w ogóle wychowywał. Zastanawiam się właśnie tego nie rozdzielać. No bo jak mi teraz zostanie młode, które tam były skalkulowane, że pójdą do kolegów, to niepotrzebny mi będzie drugi lęk. Więc akurat tu z nich chyba te jajka zostawię. Bo po nich młode z pierwszego lęgu, teraz te wszystkie, co wychowałem, zostały sprzedane. Ale to, co ma rozpód po przekładane jajka, no to poza chyba starą babcią 901 i szaleńcem, zastanawiam się, czy to jest sens wychowywać, bo za dużo po prostu miałbym młodych gołębi do lotu.
Także proszę hodowców, którzy mieli zamówione młode, o kontakt, co z ich młódkami robić. No tam jest tydzień, dwa tygodnie, na pewno nie zniosą zakazu do tego czasu. Więc jakie są decyzje w sprawie młodych, co robimy? Jeszcze tylko wypiszemy koledze, z czego się gołąbki wywodzą. Wiatr, nie dmuchaj. Także jednego ma z grytki i wspomnianego samczyka super rozpłodowca. Teraz dwójka rodzeństwa sztole i matka to jest siostra. Miałem w 18 roku lotniczkę, flota gołębi młodych, to po prostu po jej siostrzyczce i po sztolu też synie samicy jakoroczna zrobiła 10. I jest tu linia właśnie też szaleńca, szalonej, bo ten 5200 ojciec wywodzi się właśnie z tej samicy. Także te dwa są trochę spokrewnione. Dokładnie mówiąc, to jest wnuk, prawnuk, prawnuki tej samicy. Także są trochę spokrewnione z tymi tu gołębiami z linii szaleńca. O, nie pokazywałem, nie daję rodowodów, tylko z tyłu kart wypisuję na szybko pochodzenie. Linia sztol, ojciec 5200 razy córka 3235. 5200 jest wnukiem tej samicy z linii szaleńca. Krzyżówka sztol razy trochę szaleniec. Sztol w sumie podwójnie, bo ta wnuczka była na sztola i on znowu był na... i znowu była sparowana na sztola. No i ostatni gołąbek. Także pakujemy tutaj karty własności. Całą dokumentację pakuję w taką foliową torebkę. O! I zwijam. I zwinięta tutaj pójdzie do środka. To jest foliowe, także nic się nie stanie. O. I tam są nasi bohaterzy, którzy załapali się jeszcze na wysyłkę. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik. Do usłyszenia, dobry lot.